proszę założyć jakąś maseczkę. Nie mogę nosić maseczki według rozporządzenia. Kto ma problemy z oddychaniem, nie musi nosić maseczki. Ale to musi mieć Pani jakieś zaświadczenie. Jeśli ma Pani problemy z oddychaniem, to Pani ubiera przyłbicę. I wtedy nie, bo przez przyłbicę też nie mogę oddychać. Proszę? Przez przyłbicę też nie mogę oddychać. To jakieś zaświadczenie? Ma Pani lekarza? Stwierdzone jakieś trudności czy coś takiego? Nie są wymagane zaświadczenia. Proszę? Nie są wymagane zaświadczenia. Są wymagania? Nie. Są, bo widziałam, tak ma być. Nie. Proszę tego nie nagrywać, proszę tutaj nie robić jakichś scen. Albo Pani coś założy zaraz, albo naprawdę zaraz przyjdzie policja i Pani... Dobrze, proszę wezwać policję. Proszę? Proszę wezwać policję. Chce Pani policję wezwać? Mhm. Chce Pani dostać mandat? Tak. Dobrze. Wszyscy noszą, podróżni się, czy do nas, że nie mamy celu, że mamy załatwiać. Ubiera Pani? Nie, dobrze? Nie. Dobrze. Cała Polska zobaczy, co tu się wyprawia. Zobaczy, no nie myśmy to wymyślili, proszę Panią. I tak ma być.
mnie teraz? Widzicie mnie teraz, czy nie? Widzicie mnie? A teraz? Widać, czy nie? Poczekamy na policję, bo pani jej tam troszkę wyraża. Ja muszę, żeby wyjazd leciła. No, no. Dałam mu zaświadczenie, że jest ogólny stan zdrowia. Dobra, jedziemy w Stolicę. Co ty, co idziemy stali? Bo ja nie mam domu, a on ma. Ale ja przytaczę. Dobra. 60-540 gotów do odjazdu. Policji dalej. Chcą tory zablokować i czekać godzinę na policję. Bo ja nie mogę nosić maseczki. Bo się duszę. Mówiłam, że według rozporządzenia jest, że kto ma problemy z oddychaniem, zaburzenia psychiczne, nie może nosić. Jestem cała nerwowa. Nie można spokoju żyć w tym kraju. Pokazałam zaświadczenie, że ze względu na ogólny stan zdrowia jestem niepełnosprawna, więc to chyba wystarczy, tak? Taki piękny uśmiech miał być na sobie tę maską. No wiem, nie ma nawet przecież takiego prawa dać mi mandatu. Okej, daj mu, dam mu. Nie no, żartuję. Pan się schował, nie chce rozmawiać. Może przerywać trochę, bo jadę pociągiem i nie ma zasięgu. W każdym bądź razie czekam na policję. Tamtym razem nie zaczekałam, to tym razem zaczekam. Cały aż mi się tutaj trzęsie wszystko. Tak mnie aż boli z nerwów. Tak się zdenerwowałam. Mogę oskarżyć o po prostu nękanie mnie i denerwowanie.
już taka nienawiść przez te maseczki. Nie dam się, muszę walczyć o swoje prawa. Jadę w pociągu i mówię, że ze względu na ogólny stan zdrowia nie mogę nosić maseczki ani przyłbicy. Pokazałam zaświadczenie o niepełnosprawności ze względu na ogólny stan zdrowia. Pan powiedział, że wzywa policję i zatrzymuje pociąg. Bardzo dobrze, Iza. Siema, Grażyna. Nie mogę nosić maseczki. Ale ma pani jakieś zaświadczenie? Bo już dzisiaj nawet czytałam, że teraz obowiązuje oświadczenie, że pani nie może nosić. Nie tak, tak mam, że ze względu na ogólny stan zdrowia jestem chora. Zaświadczenie grupy. No czytałam, że coś tam ma grupa pani Bonicka, to może jak ma to zaświadczenie. Dzisiaj czytałam. Ale jakie zaświadczenie? Jakieś nowe zaświadczenie wyszło, czy co? Nie, po prostu od lekarza mam mieć zaświadczenie. Od lekarza karteczkę, że nie może nosić. Od lekarza mam mieć zaświadczenie. Tak. U nas są przepisy, że każdy ma mieć, kurczę, i tam żadnych osób nie ma. Jakby miała od lekarza pani jakieś zaświadczenie, to nie ma problemu, ale widziałem zaświadczenie, że nie może nosić maseczki, ale musi mieć przyłbicę. Takie coś już widziałem. A to nie, to ja w wiadomościach faktycznie pisali, że wystarczy mieć orzeczenie od lekarza, że nie można nosić i nic nie trzeba nosić. No, to teraz nie wiem, przyjedzie policja ustali. Ja mam inne wytyczne i tak będzie. No cóż.
Sam nie znam przepisów, a to, co mówią w telewizji, wszyscy wierzą. A tak naprawdę nikt nic nie wie. No właśnie, sami sobie kule w kolano wbijają. Wypraszają ludzi, którzy nie mogą nosić maseczki. Czy jest coś takiego jak zaświadczenie od lekarza, że nie można nosić maseczki? Chyba jest neologiczne, że ktoś jest chory, to jest chory, tak? No właśnie tu pani mówiła, że w telewizji dzisiaj mówili, że kto ma zaświadczenia niepełnosprawności, nie musi nosić maseczki. Ja też pierwszy słyszę, żeby trzeba mieć zaświadczenie. Podajcie numer jakiegoś paragrafu. Zgodnie z ustawy o zwalczaniu zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Rada Ministrów rozważała punktu skastowania szczepionek z ludzi chorych i podejrzanych. To samo podejrzaną o zachorowanie dokładnie precyzuje. Nie rozumiem tego. Jestem cała się trzęsę teraz z nerwów. Będę musiała oskarżyć kolegę dolnośląską o narażanie mnie na stres. Tak, zatrzymałam. W telewizji mówią tak, w telewizji mówią tak. A co to jest? Zgłoś im możliwość popełnienia przestępstwa z artykułu 160 i 191. Co to znaczy?
160 i 191. No właśnie pokazałam zaświadczenie o niepełnosprawności i nie, mimo wszystko nie ten, wezwał policję. No tak, będę musiała zgłosić odszkodowanie, bo ja cała się trzęsę teraz. Aż mnie tu boli cała szyja i klatka piersiowa. No i co ma ten paragraf do tego, kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Nie rozumiem. No właśnie, och, to jest tajemnica lekarska i nie można pokazywać. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźby bezprawną w celu zmuszenia innej osoby lub nie że podlega karze. Następna gwiazda. Ty jesteś gwiazda, z tobą jest jazda. Brawo, super krótka. Na policję zadzwonił pan konduktor. Groźbę, bo ja się śpieszę po dziecko do przedszkola. Tak? Jakby pani mogła, bo pani cały pociąg wstrzymuje. Nie mogę założyć maseczki, bo nie mogę. Bo nie mogę nosić. Ale przez panią cały pociąg stoi, a ja muszę dziecko z przedszkola odebrać, bo mi dzwoni. No to co ja zrobię? A po drugie, niech mnie pani nie nagrywa, bo ja sobie nie życzę, żeby pani mój wizerunek uwieczniała. Jestem wolnym krajem. Nie może pani nagrywać bez pani bez zgody tych osób. Pana tym bardziej to, co pan robi. Proszę? Pana tym bardziej to, co nie, pan robi. Nie, to pani robi. Ale pani co tylko robi? Przez panią, przez jedną maseczkę, kurczę, pociąg nie jedzie. Nie. Nie ogląda pani telewizji, nie słyszy pani rozmowy. Nie, nie oglądam telewizji, bo tam są no nieprawdziwe informacje. A ja pan nie jest... A pan jest... Noszą maseczkę, pani nie. Bo jestem chora, widział pan moje zaświadczenie? Na co to jest zaświadczenie? Nie mogę powiedzieć, bo to jest tajemnica lekarska. No to przy ubicy ubrać. Nie mogę przy ubicy nosić, czemu? Bo to też zakrywa usta i nos i chroni przed COVID-em. Przecież ubica jest trochę dalej, że można normalnie oddychać. A pan jak ma założoną maseczkę? A pan ma też źle założoną maseczkę. No i dobrze, ale mam maseczkę. No. Może mi się zsuwa trochę, ale mam. No. Wystarczy założyć, pociąg jedzie, ludzie wszyscy są zadowoleni. No proszę zrozumieć, że ja mam... Pani jest zadowolona, że pani nosi maseczkę? Tak, dostosowuje się po prostu do tego, co ode mnie wymagają. No ode mnie nie wymagają. Jak nie wymagają? I nie będą wymagać. A pani jest jakaś inna, pani też powinna się trochę...
Ale proszę zrozumieć, przez panią stoi pociąg, a u mnie moje dziecko czeka, bo ja muszę je odebrać z przedszkola. A pani tylko maseczkę, żeby założyła. Nie założę żadnej maseczki. To jak się pani boi jeździć komunikacją miejską, niech pani sobie nie jeździ boję się komunikacją miejską. Niech pani sobie jeździ, nie wiem, prywatną taksówką. I wtedy nie będzie pani miała z nami do kontaktu. No. 100 osób. A my będziemy przez panią teraz opóźnienie. Gdybym ja miał wytyczny, że mam tego pilnować, to ja bym pani nic nie powiedział. Jest taki przepis, każdy ma mieć. Ale nie ma żadnego przepisu. Pani może dokonać wyboru, więc proszę, albo pani jedzie z nami, albo pani wysiada. Nie wysiadam, bo ja chcę je. Bo, no ale proszę pani, jest jakiś regulamin? Nie ma żadnego regulaminu. Jestem chora, nie mogę nosić maseczki. No to proszę zaświadczenie. Dałam zaświadczenie, ogólny stan zdrowia. To jest ogólny tylko stan zdrowia nie ma. To pani nie zwalnia z tego. Są pewne choroby, które. Panią, że tak powiem, dysponuję, że może pani z tego zrezygnować i nikt panią nie będzie nieprawda. Upominać. Nie. A nie pani, że tak powiem, 100 osób w pociągu, a my przez panią nie jedziemy. Ludzie na jakieś połączenia, inne obowiązki mają, a my stoimy. Ten pociąg jedzie do Kruszborka za 15 minut wraca. I tam ci ludzie tak samo będą opóźnieni. Jak można być takim, że tak powiem, bezosobowym i nie martwić się o nikogo, tylko bo pani nie chce? Nie, że nie chcę, nie mogę, nie rozumiem pani. No to było wytłumaczyć lekarce, żeby odpowiednie, stosowne dała zaświadczenie. Nie ma czegoś takiego, jest zaświadczenie na nienoszenie maseczki. Jest, proszę panią. Zapewniam, proszę panią, że jest. Mają podróżni zaświadczenie. Miała pani prawo żądać od lekarza. Jeżeli nie, to musi się lekarz dowiedzieć. Nie, pan będzie to do 3 dni. Ale ja do psiaka potrzebuję się dostać jeden przystanek do samochodu, no. Bo dziecko musi z przedszkola odebrać. Bo się źle czuje. A pani sobie siedzi i nagrywa z głupim uśmiechem i sobie nagrywa ludzi. Jeszcze niech pani tylko to gdzieś wyjdzie. A chwileczkę, a czy pani ma prawo nagrywać? Tak. Czy my się na nie zgadzamy? Tak. Pani ma prawo do wszystkiego, tak? Jazda. Nie ma pani żadnego prawa. I nie chciałbym tego widzieć na żadnym internecie, bo spotkamy się w sądzie. Dobrze, spotkamy się w sądzie, że pan mnie naraża na uszczerbek na zdrowiu. Jaki uszczerbek? Normalnie przez pana się denerwuję. Ja też się denerwuję, proszę panią. Ja mam 100 osób, których muszę dowieźć na 100 miejsca. Sam pan doprowadził do tej sytuacji. Nie, to pani doprowadziła. To pani doprowadziła tylko przez jedną głupią maseczkę. No właśnie, przez jedną głupią maseczkę. Czy przyłbice, czy nawet zaświadczenie. Obejdzie, co pani miała. Nie chce pani szaleć. W życiu by nie zwrócił pani uwagi. Nie będę zakładać niczego, nie będę się dusić. Pani nie zakłada, przyjedzie policja, rozstrzygnie. Dobrze. Jak zobaczymy na internecie, jakie zdjęcia, spotkamy się w sądzie. Oczywiście, jak najbardziej, ale mam dowody. Ja po prostu skasowania filmu przy policjancie. Bo ja sobie nie życzę, żeby ktoś mnie nagrywał. Jakim prawem? Panie doktorze, ja mam przesiadkę. Proszę, że poszłam z przesiadkami, bo pani maseczki nie chciał. Czy chustki, czy cokolwiek. Królewna się znalazła. Jakby się wyglądało, to skoro nas tam to pociąga. A nie może pan tą policję na wsiaka przerzucić? Ja do samochodu potrzebuję się dostać. Policja miała być na tor. Na tocza nas wysłali tutaj, bo tam mają jeden tor. Nie mogą czekać. Nie mają po czym jeździć. To też się pola. 14:46. Proszę podziękować podróżnej. Nie wiem, ja będę dzwonił, żeby skomunikowali, ale tam są koleje śląskie, nie daję gwarancji, że panu poczekają. Nie uciekam następny. Kurwa. Proszę pani, w niedzielę w kościele byłem przed policjant, na mszy obszedł 2 razy, kto nie miał, to wyrzucił z kościoła. O, super. No to raczej panią powinni. No i panią też wyrzucił. Naprawdę. To ja pani podeszłam do pani z prośbą. Z prośbą do pani podeszłam. Poprosiłem na początku, proszę ubrać, proszę, byle co, gdyby pani sweter zaciągła, obojętnie, chustkę, nie no. Nic by nie było. Jezu, możemy pojechać bardzo pana, proszę na psiaka, niech pan... No nie pojadę, naprawdę nie pojadę, bo mamy taką fajną ofertę, poproszę, jaka zadowolona pani z siebie, proszę bardzo. Ludzie połączenia tracą, a pani jest u siebie. Kara, bo to jest po prostu... No dalej kierujemy.
Już nie mówiąc, że naraża pani nas też na niebezpieczeństwo. To sztuka, spokojnie. Nie dostanie pan zgody na przedpole, żeby się wyjaśnił przysiądę i pan będzie starczała. Będzie to samo, jak pojadę do Psiego Pola, to policja zaraz będę oddzwania wszystko ustawia, żeby przyjechać do Psiego Pola. Ja dopiero nie przyjadę. A widzi pani, co się dzieje. Co tu jest szczęśliwe? Powodzenia życzę i proszę, żeby ją karali. Przepraszam, ale... Ale to nie jest obowiązkowe maseczka, to pani... Pociągu jest obowiązkowe. Nigdy, ale wie pan co, nigdzie nie jest. Ale wie pan co, najlepsze jest to, że ze względu na ogólny stan zdrowia nie mogę nosić tej maseczki. Pokazałam zaświadczenie i on każe mi zakładać. Mogę się powołać na paragraf przeciwko policji i on przyjedzie, on nie wypisze mandatu, ani nawet pouczenia nie wystawi. Brawo dla pana. No bo taka jest prawda. Konstytucja nigdzie nam tego nie uwzględnia, że my jesteśmy zmuszeni do noszenia maseczki. A to jest tylko nacisk i presja na nas, na ludzi, na obywateli. Brawo dla pana. Proszę iść do pani, pana Narda i pan Kutmar. Mogę być zagrażony, bo z nami mówię prawdę. No właśnie. Głównie do maseczki w Marii. Brawo. Nikomu nie przeszkadza. Nie pojedziesz bez maseczki, nawet nie próbuj wsiadać do pociągu bez maseczki. Bo taki jest przepis, że w pociągu ma... Bo bilet jest sprzedany, no to mogę jechać. Nie. Przepisie nie ma. Poproszę mi pokazać ten przepis. Dla panu telefon z internetem, niech pan mi pokaże przepis. Dobrze, niech pani pokaże to w internecie. Niech pan znajdzie przepis, w którym jest uwzględnione, że ja mam obowiązek zakładać maseczkę. No i gdzie pan ma taki obowiązek? Gdzie to jest uwzględnione? Czym to jest uwzględnione? Nigdzie to nie jest uwzględnione. Ale słuchajcie, nie ma prawa. Mogę. Nie mógł pan. Mogę. Nie, bo wtedy ja dozwolę na policję, nie tylko już cielesny mój i zobaczymy to. Źle się pan zachowuje, jest pan pod wpływem, ja w każdej chwili mogę pan... Tak. No jak nie, to jest... To jest... Nie, jest to nie pan się zachowuje. No bo jest nie, chodźmy to. Życzę sobie zdrowia, proszę pani. No nie wiedziałem, że pan się pan ale nie mogę pan tego zażądać skasowania przy policji. Nie możemy na to zwolić, na to, że sobie ktoś nas nagrywa i nie będą do jakiego uszyszku. Oczywiście. Jestem taka zdenerwowana, że szok, cała szyja mi tu boli. Nie muszę dzwonić, sami jadą już. No szkoda, że jeden pan się wstawił, a reszta mówi, że dla świętego spokoju założy maseczkę. No
właśnie mogę nagrywać, tym bardziej, że mnie obrażają. Nie płaczę, tylko jestem zdenerwowana całą tą sytuacją. Cała szyja mnie tu boli z nerwów. Ten pan miał papierosa, już mi się chce jarać, kurwa. Co za chory kraj. Nawet z pokoju nie można przejechać pociągiem. Jakbym zajarała się teraz, ten pan co z Petem był, tak bym się zajarała. Przez nich, kurwa, palić zacznie. Nie zadzwonię na policję, bo mam ten. Bo mam, nagrywam was na żywo. Nie mogę się doczekać, jak spotkamy się wszyscy w sądzie. Że ja się z nich śmieję, nie śmieję się, tylko po prostu to mam płakać, teraz płaczę. Zresztą, jak sami są niedoświadczeni w przepisach, każdy gada to, co ktoś w telewizji powiedział. Tak naprawdę nikt nic nie wie. Tych nerwów po prostu już nie wiem, co się dzieje. Jak już tyle przeszłam, to i to przejdę. Porównaniu ta sytuacja teraz do tego, co przeszłam, to... Cieszę, mężczyźni, same kobiety jadą pociągiem. Na nowotwór złośliwy piersi. Jestem po radio i chemii, ciężko mi się oddycha w tej szmacie. Zresztą każdemu człowiekowi się źle oddycha. Obywatelka Polski nie pozwala na to, żebyśmy dali się tak zastraszyć. Tego wszystkiego, już z tej bezsilności po prostu. Polska, 10 lat czekamy na policję. Yeah.
zapiszę, zapiszę transmisję, a wy udostępniajcie albo nagrywajcie na drugim telefonie, bo mogą mi wyjebać. Za prawdę. Za to, że robię prawdę. Muszę mieć dowód w sprawie. Proszę, nagrywajcie na drugim telefonie. Nie przyjmuję żadnego mandatu z prawa do sądu. Policja ma gdzieś, policja nie przyjedzie, bo ja nie mogę nosić maseczki. O, nagrywaj, kochana, nagrywaj, proszę. Bardzo ci dziękuję. Bo mogą mi wywalić za prawdę. A teraz tak, jak piję wodę i jestem w trakcie konsumpcji, to w tym momencie nie zarażam na COVID, jak nie mam maseczki. A jak założę i szybko muszę założyć, bo zarażam. To jest chore po prostu. Nie wiem, gdzie to jest Wrocław, w Sołtysowicach chyba.
Nagrywajcie, bo masakra. Ile czasu już minęło w ogóle? Ile czasu czekamy na policję już? Możecie? Może ktoś... Zakrętkę chowam. Kto ma zakrętki, niech mi wysyła, bo ja daję dla dzieci niepełnosprawne. Nie jestem za plastikiem, ale na podróż zawsze. No tak stoi nadal pociąg. Nie ruszył jeszcze, drugi jedzie obok. Towarowy. Nie chcesz pan węgla? Hej Monia, no nic, jadę pociągiem i... Konduktor powiedział, że mam założyć maseczkę. A ja powiedziałam, że nie mogę nosić maseczki ze względu na ogólny stan zdrowia. Kto ma problemy z oddychaniem i zaburzenia psychiczne, nie musi nosić maseczki. I on powiedział, że nie, że musi wezwać policję. No i pociąg stoi we Wrocławiu. Wyjechał z głównego, stoi Wrocław, Sotysowice. I cały pociąg na mnie naskoczył, wszystkie te kobiety, co to są. Że jestem jedyna księżniczka, idiotka i w ogóle, że nie noszę maseczki, a wszyscy muszą i że ja nie chcę, ale nie, że nie chcę, tylko nie mogę, przecież wszyscy dobrze wiecie, że mam problemy, jakie mam, nie będę tego nosić. Pogłosiłam, to się pytają, czy mam zaświadczenie od lekarza, powiedziałam, że mam zaświadczenie o... Pokazałam, bo to biletu, jak mam zniżki, orzeczenie o niepełnosprawności. I co? On powiedział, że nie wystarczy. I tu zaczęli się kłócić między sobą, że w telewizji dzisiaj mówili, że... Kto... Jedna pani mówi... Ty... Kurwa się jąkam, już nerwów, ja pierdolę. Kto jest niepełnosprawny, nie musi nosić maseczki. A on mówi, że sam nie wie. No są niedoświadczeni po prostu w ogóle jakimiś prawami i zakazami i nakazami i czekamy na policję ciągle. Cały pociąg stoi. Po prostu z tych nerwów powiedziałam na kanara on. Ale naprawdę już jestem taka zdenerwowana, że z tych nerwów nie wiem co mówię. Ale wziąłam tabletkę teraz. Powinnam tę tabletkę jedną wziąć po południu, ale wziąłam teraz. Ja tu będę czekała nawet do wieczora. Nie odpuszczę teraz. Po tej akcji w przychodni nie odpuszczę teraz już. Nie mogę się doczekać, aż z tym panem się spotkam w sądzie i podam go odszkodowania narażeniem mojego zdrowia. Że doprowadza mnie do nerwów
gdzie ja wchodzę do pociągu czy do sklepu gdziekolwiek i się stresuję, że ktoś mi nęga o noszeniu maseczki. A panowie się tu remontują coś. No tak, czekam na policję, niech weźmie dane, powiem, że chcę się spotkać w sądzie. Sorry, ale ktoś dzwonił do mnie. Pan konduktor powiedział, że już dzwonił wszędzie na 112, na 997 i w ogóle i czekają na policję dalej. Że dzwonił, wzywał, ale nikt nie przyjął. Nie dzwońcie do mnie, bo mi blokujecie transmisję na żywo. Nie dzwońcie do mnie, no już nie dzwoń do mnie, bo mi blokujesz transmisję na żywo. Płaczę, no bo to jest po prostu... Napisała mi wiadomość, odpowiada Agatko. Płaczę z nerwów i z tej bezsilności, bo to jest po prostu chore, że ja w tym kraju normalnie nie mogę żyć. Mam jakieś prawa. A jestem zastraszana, jestem nękana wręcz. Zmuszana do noszenia jakiejś szmaty albo plastiku na ryju. Nie mogę, bo się denerwuję aż to. Najchętniej bym zajerała papierosa. Teraz dziękuję wam, że jesteście ze mną. Jarać mi się chce. Kurwa, fajki rzuciłam, teraz przez nich zacznę palić. Czekamy na policję. Nie padnie bateria, ale jak padnie to... Ale jak padnie to... Padnie to mam ładowarkę, ale nie wiem gdzie mam ją. Znaczy nie wiem gdzie mam kontakt, już nie myślę. Oni po prostu chcą, żebym założyła maseczkę i tyle. Zobaczcie do czego ludzie są zdolni, żeby zatrzymać pociąg i wszystkich ludzi, że... Jaka nienawiść jest. Jestem Wrocław Sołtysowice, stacja, proszę, jeżeli ktoś jest Wrocław Sołtysowice, to niech przyjdzie tu i stanie w mojej obronie.
właśnie nie wiem, gdzie jest to. Nie wiem, gdzie jest kontakt. Padało, jestem cała mokra. Buty mam mokre, idę do słońca. Jeżeli ktoś jest z Wrocławia w Tysowice, może przyjechać tu. Już godzinę czasu czekamy na policję. Terror będzie się pogłębiał, jak nie zaprzestaniemy temu. Ja mam swoje prawa jakieś. Jestem cała mokra, muszę stanąć w słońcu, bo padał deszcz, jest mi strasznie zimno. Jak 7 godzin czekałam na oddziale. Na chemię czasami jeszcze trzeba było przyjmować ją i dojść do domu samej. To i tu też wytrzymam, poczekam na policję. Ile trzeba. Tak się składa, że jeden pan tylko stanął za mną. No mówiłam, że jestem na Wrocław Sołtysowice, na przystanku PKP. Co? Jeden, drugi wie, mamy gościa na przesiadkę w Borku na Katowice. 13 minut, a ile mamy? Z Wrocławia do Warszawy. Sołtysowice, Wrocław, PKP. Zacznę palić fajki. Thank you.
wracam w Sołtysiewicze PKP. Stoi pociąg. Z Wrocławia na w kierunku Warszawy. No nie wiem, się zastanawiam, żeby iść tutaj z tych nerwów, poprosić panów budowlańców, czy nie mają zajarać fajki. O, idzie policja. Aleluja, godzinę czasu. Dzień dobry. Dzień dobry, Komenda Miejska Policji, postępuje przemysław Sobczak. Dlaczego pani nie ma założonej maseczki? Ponieważ ze względu na ogólny stan zdrowia i problemy z oddychaniem nie mogę nosić. Dobrze, ale jest pani zobowiązana przez regulamin tutaj wewnętrznych pociągu, że pani powinna mieć założoną maseczkę. Jeżeli pani nie może nosić maseczki, może pani zasłonić w inny sposób. Może pani założyć przyłbicę na przykład. Nie mogę. Dlaczego? Nie mogę. Czemu pani nie może? No bo mam problemy z oddychaniem, a ze względu na rozporządzenie, kto ma problemy z oddychaniem i zaburzenia psychiczne, nie musi nosić maseczki. No tak, zgadza się. Ma pani takie problemy? Ma pani stwierdzone to przez lekarza? Tak. Proszę pani, ja dzisiaj sporządzę wniosek do sądu o ukaraniu pani. Dobrze. Dalej porozmawiam z kierownikiem pociągu. Dobrze. I proszę zaczekać. Dobrze. Pani dostanę, żeby do sobie zaproszę. Nagrywajcie, bo mogą mi wywalić. Muszę mieć dowody w sądzie. Przepisów prawnych, tylko po prostu nie ma pani szacunku do całych reszty pasażerów, którzy się znajdują w tym pociągu i chcieliby dojechać do miejsca swojego zamieszkania. A później o godzinie 15:30 mamy szczepienia. Dobrze, my musimy sporządzić z panią dokumentację. Dobrze. Konkretną. Niestety będzie musiała pani wysiąść z nami z tego pociągu. Dlaczego? Musimy sporządzić dokumentację, a niestety to potrwa. Pojedzie pani następnym pociągiem, wtedy bez maseczki. Pomóżcie mi teraz, chyba nie wiem co zrobić. Mam wysiąść z pociągu i zrobić dokumentację, czy co mam robić? No ale jak się wylegitymować powinni? Ja się przedstawiłem pani. Komenda Miejska Policji Posterunkowej Przemysław Sobczak. Może pani nagrywać jak najbardziej. Przypominam, że pani nie może tego udostępniać. Tak, oznaczyłem w systemie. Rozumiem, że pani prowadzi transmisję na żywo. Tak, bo muszę mieć dowód w sądzie. Ma pani transmisję na żywo prowadzi, tak? Którą udostępnię teraz. Dobrze, to ja jeszcze sporządzę w takim wypadku wniosek. Tutaj założę pani sprawę cywilnoprawną o udostępnienie mojego wizerunku publicznego. Dobrze, dobrze. A teraz pani spakuje swoje rzeczy, wysiądzie pani z pociągu. Dobrze. Nie wysiądę, pojadę. Proszę panią, jeżeli pani nie wysiądzie z pociągu, będę musiał użyć środków przymusu bezpośredniego i panią wyprowadzić z pociągu. Dobrze. Rozumie to pani? Rozumiem. To proszę w takim wypadku jeszcze raz, żeby pani zabrała swoje rzeczy i wsiadła z pociągu, bo będziemy sporządzać. Nie wysiądę, bo ja jadę. Jeśli potrzeba, przepraszam, my też podamy dane, bo pani nas też nakręcała cały czas. Ja też poproszę pani dane o obrażanie mnie. Proszę panią, mam wszystko nagrane. Z tego dzisiejszej interwencji notatkę, jeżeli pani udostępniała, uda się pani na komisariat, przy pole. Ja bo ja jestem cały czas pracy, pani, ale teraz do szkoły. Pani nie było. Niestety. Myślałam, pani sobie radę pisać. Nie mam takiej potrzeby. Proszę panią, udostępnianie wizerunku to jest sprawa cywilna, więc pani by musiała sama założyć taką pozycję. Ja pani takiego nie zrobię. 01. Spakuje pani swoje rzeczy? Nie. Dobrze, które to jest pani? Tak. Przekonywanie do wewnętrznych.
Dobrze, zapraszamy panią. Na zewnątrz, dobrze? No, śmiało, śmiało. Nie wierzę. Dobrze, no to w takim wypadku proszę odłożyć telefon. Nie. Już masz wszystko? A jak nie, to z panią wychodzimy po prostu. Zapraszamy panią. Pani nie słucha, pani nie będzie się stosowała do poleceń. To są pani rzeczy, rozumiem, tak? Ta czapka i tutaj te bilety. To i butelka jeszcze. Butelkę chce pani zabrać ze sobą, czy nie? Nie chce pani. Tak, wyrzucę do kosza. A, chce pani zabrać. Dobrze, spakuje pani rzeczy do torby, czy nie? Czy ja mam sam to zrobić? Dobrze. Bardzo proszę. Czapka. I proszę bardzo, wychodzimy. Bardzo, chodźmy. No chodźmy, chodźmy. Proszę pana, ja się z panią szarpać naprawdę nie chcę. No śmiało, śmiało. Chodź do rady wozu sobie. Dobrze. Słuchajcie, to jest chore po prostu, co się w tym kraju dzieje. Udostępniajcie, nagrywajcie to! Niech pani sobie nagrywa, ja sobie tak tutaj założę pani sprawę udostępnienia mojego wizerunku. Nagrywajcie, to jest chore, co się w tym kraju dzieje. Proszę, nagrywajcie, żebym miała dowody w sądzie. To boli. Pani się leczy psychiatrycznie? Leczy się pani psychiatrycznie? Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Pani rozumie, co się do pani mówi? To boli. No chodźmy, chodźmy, chodźmy. Nie stawiaj proszę oporu. Naprawdę, kolega może też panią delikatnie trzymać i trzyma panią delikatnie. Ała, to boli! Ale to boli, mnie pan tak ciśnie mocno! Gdyby pani wykonywała polecenie, nie musiałby zapisywać wszystkich. Proszę mnie tak nie cisnąć w rękę! Trzecia? No, szybko trzecia od razu, nie? Tak nie trzymać mocno ręki! Pani się nie wyrywa, dobrze? Zacznijmy od tego. Nie pani ustala zasady. Ała, to nie wyrywa boli. Się pani, dobrze? Ciągle pani. Dobrze, przymioty niebezpieczności pani posiada przy sobie? Pytam się też panią, czy posiada pani niebezpieczne przymioty przy sobie? Dobra, ja odstawię tutaj do pieniądze. Ała, to